Zapraszam na warsztaty muzyki tradycyjnej z Polski Centralnej. Będziemy poznawać różnorodne style muzyczne, wybitnych wiejskich muzykantów i tajemnice wspólnego grania w kapeli. Grając na skrzypcach, harmonii i innych instrumentach, podążać będziemy za słowami wyrywasów, uważnie słuchać bębna i basu. Spotkajmy się w sieci Mazurka. Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Dzisiaj na naszym pierwszym spotkaniu chciałbym opowiedzieć Wam o muzyce, o mazurkach Jana Lewandowskiego. Jak poznałem Jana Lewandowskiego? Historia jest taka, że tak właściwie to Andrzej Bieńkowski, czyli autor zbiorów muzyki odnalezionej, wielki nasz przyjaciel, przysłał mi jego nagrania mówiąc: Janusz, ten pan, ten muzykant bardzo ci się spodoba. On gra tak jak lubisz, gra tak poetycko, tak ozdabia, takie ma warianty. To jest bardzo chopinowskie, wiem, że ty Chopina lubisz. Posłuchaj. I rzeczywiście miał rację, miał świetną intuicję. W momencie, gdy usłyszałem pierwsze kawałki Jana Lewandowskiego, no to ta fascynacja trwa do teraz. I minęło trochę czasu, ja się nauczyłem grać dwóch, trzech, czterech mazurków i do Jana Lewandowskiego się udałem. I to było piękne spotkanie. Byliśmy tam razem z Piotrkiem Piszczatowskim. Głównie graliśmy razem z panem Janem. Był bardzo zdziwiony, że przyjeżdża do niego chłopak, wyciąga skrzypce i gra jego kawałki. No i od tamtej pory to jest bardzo, bardzo dla mnie ważna osoba. Mazurek, którego wybrałem jako pierwszy kawałek do nauki, nie jest tak prosty, jak chciałem. Chyba pan Jan nie umie grać po prostu prosto i bez wariantów. Jest już troszeczkę wymagający. Nie zdziwcie się, kiedy się okaże, że trzeba używać czwartego palca na skrzypcach, że jest pierwszy, drugi wariant każdej z fraz. Posłuchajmy, jak gra pan Jan. Mazurek mógłby się w ogóle nie skończyć i że zaczyna się, jakby pojawiał się gdzieś z kosmosu. Zanim weźmiemy skrzypce do rąk, proponuję, żebyśmy spróbowali tą melodię zanucić. Wybiorę dwa warianty pierwszej części i dwa warianty drugiej części. Spróbujmy, najpierw posłuchajcie, potem nućcie razem ze mną. Ta ta da ta da 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 ta da 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 ta da na ta da na ta da da na ta da 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 ta da na. Druga część. Ta ta na ta da da na ta da da ta da na ta da na ta da da na ta da i na ta da na ta da na da 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 na ta da i na ta da na ta da na ta da da na ta da i na ta da na. I znowu pierwsza. Ta da na ta da da na ta da da i na ta da na. Drugi wariant. Ta da da na ta da 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 na ta da da i na ta da na. Ta da na ta na da na ta da i na ta da na. Ta da na ta da da na ta da na ta da na. Ta da da na ta da da na da da i na ta da na. Ta da na ta da da na ta da i na ta da na.
Nie udało mi się utrzymać tylko w dwóch wariantach. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I tak u pana Jana usłyszycie tych wariantów bardzo, bardzo wiele. Polecam nagranie z archiwum muzyki odnalezionej. Patrząc na to nagranie, z pewnością zwróciliście uwagę, że pan Jan nie trzyma skrzypiec tak, jakby trzymał skrzypce ktoś po Akademii Muzycznej z łokciem pozwalającym na swobodny ruch nadgarstka. Trzyma skrzypce tak, jakby złapał jakieś narzędzie. Coś, czym może swobodnie poruszać, może je podnieść nad głowę, nawet za głowę i nadal grać. Byli mistrzowie, którzy potrafili grać za plecami, którzy potrafili grać wysoko w powietrzu, tak jakby skrzypce same grały. A to wszystko dzięki tej pozycji, gdzie trzyma się po prostu w całej dłoni skrzypce. Ona ma swoje ograniczenia. Nie gramy w pozycjach, nie robimy takiego vibrato skrzypcowego, miękkiego, natomiast można wibrować struny, ciągnąc je na boki. Zobaczcie, w moich skrzypcach można by odczytać melodię po dołkach, które wyrzeźbiły palce moje i moich i poprzedników, którzy grali na tym instrumencie. Właściwie archeolodzy będą odczytywać, co było najczęściej grane. I co? Skrzypce, lewa ręka, smyczek. Smyczek skrzypkowie wiejscy trzymają różnie. Jedni trzymają go prawie klasycznie, inni trzymają tak, że żabka jest pod spodem. Takim jest jakoś wygodniej. Co jest charakterystyczne, że niekoniecznie widzicie taki miękki nadgarstek. Widzicie rękę, która jest całością. Właściwie zaczyna się ruch gdzieś tutaj w ramieniu, a może jeszcze głębiej w kręgosłupie. Wychodzi i ciach, i ciach, i ciach. I to granie wtedy smyczkiem bliższe jest graniu na bębenku albo na jakimś instrumencie perkusyjnym. Po prostu jest to, wybija się tą melodię. My też ją będziemy wybijać. Nie, co jest jeszcze ciekawe, pewnie tutaj zauważacie, że moje skrzypce często mają taki biały nalot. To dlatego, że niekoniecznie bardzo łagodnie je traktuję. Bywa, że rzeczywiście przyciskam ten smyczek. I wtedy dźwięk wychodzi trochę inny, czasem jękliwy, czasem jakiś taki ostry, ale w tej wiejskiej muzyce chodziło też o to, żeby być słyszalnym, żeby się przebić przez kapelę, przez tłum tańczących z instrumentem, który wcale nie należał do najgłośniejszych. Spróbujmy tą melodię, tego mazurka, zagrać fraza po frazie. Mazurki i oberki z reguły mają pierwszą część i drugą część melodii. Pierwsza część bywa grana rzadziej, na przykład dwa razy. Druga część bywa grana dłużej, na przykład cztery razy, albo ile muzykant chce, albo kapela chce. Można ją rozwijać, można zdobić. Podstawowe dwa warianty, które wybrałem, są takie. Pierwszy
pierwsza to jest fraza, pierwszy wariant pierwszej części. Jeszcze raz pierwszy wariant pierwszej części. Zwracacie pewnie uwagę, każdą nutę gram osobnym ruchem smyczka. To bardzo upraszcza tutaj obsługę prawej ręki. Jeszcze raz pierwszy wariant pierwszej części. Jeszcze raz. Drugi wariant drugiej części. Tutaj dodamy przeddźwięk przed pierwszym dźwiękiem. Takie coś się pojawi. I tutaj również takie coś. Dodamy. Drugi wariant pierwszej części. Spróbujmy zagrać na przemian pierwszy i drugi wariant pierwszej części. Drugi. Pierwszy. Drugi. Fajnie. Myślę, że już to wam jakoś brzmi. Druga część. Pierwszy wariant drugiej części. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I drugi wariant drugiej części. Drugi wariant drugiej części. Drugi wariant drugiej części. Powolutku, pierwsza i druga część, obydwa warianty. Druga część. Drugi wariant. Fajnie. Mam nadzieję, że już to trochę ogarniacie. Spróbujmy zagrać z bębnistą, z elektronicznym bębnistą programem bębnista.pl. Zobaczcie, znajduję go w sieci. Wpisuję bębnista.pl i co tutaj mamy? Mamy tutaj tempo. Im mniejsza liczba, tym wolniej, im większa, tym szybciej. I mamy coś takiego jak podbicie, czyli to, gdzie będzie drugie uderzenie w rytmie. Ja sobie ustawiam na minus 18%, polecam ten wariant. Wahania tempa w ogóle nie dotykamy, jest 0.
i taki wolny rytm na 3, 153 odpalam. Spróbujmy razem z tym bębnistą zaklaskać przez chwilę. Teraz zastanawiacie, to jest, jak się ta fraza melodii układa wobec tego rytmu na 3. Jak to się jedno z drugim łączy. Posłuchajcie, jak układa się rytm tej melodii. Bo ta melodia jest, melodia ma swój rytm, swoją frazę. Zobaczcie. Ta pierwsza część pierwszej części, druga część pierwszej części, wszystkie warianty będę grał sobie, będę nucił, żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ale zobaczcie, jaki jest sam rytm. Ta, ta, da, ta, da, 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 ta, da, da, i da. Ta dia da na ta da 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 na ta da i na ta da na ta dia da na ta da da na ta da i na ta da na ta dia da na ta da da na ta da i na ta da na ta da na ta da da na ta da i na ta da na ta da na ta da da na ta da i na ta da na. Pierwsza część. Ta ta na ta da da na ta da da i na ta da na ta ta na ta da 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 na ta da da i na ta da na ta dia da na ta da da na ta da i na ta da na ta dia da na ta da da na ta da i na ta da na ta ta na ta da da na ta da da na ta da na ta dia da na ta da da na ta da i na ta da na ta na. I jak gra się to w taki mocno rytmiczny sposób, to między bębnem, między całą kapelą a skrzypcami następuje tyle możliwych interakcji, przeciągnięć, przesunięć. Stąd się bierze rajd w tej muzyce, stąd się bierze poczucie, że to wciąż jest inne, albo czasem, że w ogóle nie rozumiemy, co tam się wydarzyło. Ta muzyka to coś, co gra się najfajniej z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi. Zaprosiłem do kapeli
Kaję, moją żonę, i Gabrysia, mojego syna. Zagramy Mazurka od Lewandowskiego w takiej postaci, żebyście mogli z tym nagraniem ćwiczyć. A potem, kiedy spotkamy się online, żebyście byli do tego spotkania fajnie przygotowani. Nastroiłem instrumenty w 440 Hz, zarówno skrzypce, jak i basy, żeby można było dołączyć też inne instrumenty, których nie da się przestroić tak prosto jak skrzypiec. I co? Gramy. Dziękuję za wspólną zabawę. Zapraszam na kolejne warsztaty. Janusz Prusinowski.